Siema widzowie, dzisiaj robię na komputerze szkolnym drugą część tutoriala z Excela i słychać inne dzieci w tle, ale mam to gdzieś. Zrobiłem sobie listę do omówienia w odcinku. Inaczej niż poprzednio. I tym razem będziemy bardziej skupiać się na wordowym podejściu do Excela. I pewnie także coś po formułkach. Więc pewnie zauważyliście, że jest taki kwadrat u góry w Excelu. Nie jest on do niczego innego, jak do zmieniać czcionki. Dziwiłem was, nieprawdaż? Zwłaszcza także zmieniać rozmiar. Zmienia to rozmiar całej kolumny. Na wysokość. A jak mówię, jak debil. Będzie to pogrubiać, używając skrótów klawiszowych, albo klikania na klawiaturze. A także chciałem powiedzieć, tak właśnie tutaj trochę, tyle właśnie zrobimy. No. I teraz przejdziemy do koloru, jak zauważyliście, możecie pogrubić tekst nigger, jeżeli to jest dla was bardzo ważne. Tak samo jak każde inne sformułowanie. Jak chodź, chcesz ze mną nagrywać, to chodź. To będzie wrzucone na YouTube. I właśnie to mówię to na filmie. Jeszcze chciałem powiedzieć o tle. Bardzo, bardzo się dziwiliście, prawda? To bardzo, nigdy jeszcze o tym nie wiedzieliście, że jest coś takiego. Wiem, że nie wiedzieliście. Podobno tata mojego jednego kolegi, mówię afer, będzie się z tego uczył. Bo uczył się z poprzedniego, więc życzę szczęścia. Tym razem bez przekleństw, więc może będzie wam się podobało. Rodzice, dzieci. I także pewnie zauważyliście, że już jest ramka, ale możecie dodać własną. I ogólnie to możecie sobie tu wybrać jaką, bo jest ich. No to jednak są przekleństwa. No i żeby wyłączyć tą domyślną, dodajecie tło białe, macie, więc tak. Tutaj możecie napisać, tutaj możecie wkleić porno, żeby ładnie wyglądało w tym ekranie. Wiecie, tak na środku i w ogóle, no to tak. I tak, że tak jak mówiłem na początku filmu, powiem wam o formułkach. Mówiłem już ostatnio, ale mam to. No i proszę, formułki to prosta matematyka. Widzicie, jak to robię. Po prostu rozpoczynam na równe się i wszystko mam. Możecie tak zebrać te wartości z kolumn i możecie słuchać moich kolegów. Możecie tak zebrać wartości z kolumn. O tak. Moi macie. Akurat zrobię to na przykład tak, że dodaję wartość tej kolumny, w sensie tego wpisu do tego wpisu. No i teraz jak tutaj dam 5, a tutaj dam 69, to mam 69 zadać 5, a to jest 74, bo na mój psi umysł umiem to obliczyć. Więc to działa. No. Ja już skończyłem pierdolić, a teraz posłuchajcie moich kolegów. Szymon, powiesz coś na filmie, czy nie? Nie powiesz? Dobra, nie powiesz na filmie, to wyłączam.